Będzie można skupić na tym, co się dzieje, moi drodzy. Chociaż, dobra. 2-0 dla Virtus Pro. Virtus Pro G2A tutaj nazwa wpisana, żeby nie było żadnych tutaj niedomówień. No i możemy to spotkanie rozpoczynać niestety od drugiej rundy. Przez to opóźnienie, które wynikło nam ze złego serwera GoTV. Ale na pewno będzie się działo. Oczywiście prowadzi Virtus Pro 2-0. Mapa The Cobblestone to jest wybór Virtusów. No i teraz zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Terroryści na razie spokojni. Mimo tego, że mają rundę eko, to wciąż starają się wyciągać jakiegoś rywala. No i ciekaw jestem, co to przyniesie. Za chwilkę też sobie poprawię może trochę celownik. Chyba, że wam pasuje taki. Bo zawsze wybieram sobie większy, no ale zobaczmy. Cały czas Neo na długiej razem z białym pilnują tej pozycji. Terroryści jeszcze próbują wyczekać jakieś granaty czy smoki, żeby zabrać jak najwięcej tych granatów zawodnikom CT. Teraz dostaje po głowie Neo. Ładnie to zrobili terroryści. To Szpero właśnie tego headshota trafił. Ale jeszcze wycofują, jeszcze spokojnie czekają na jakieś okazje, żeby coś tutaj zrobić. Teraz przeskakują terroryści, będzie wjazd na dropie, tutaj Taz jednak na spokojnie dokończył całą rundę, a więc bez żadnych szans ekipa terrorystów. Tutaj sobie jeszcze szybko ogarnę, czy wszystko mam. Mam tutaj, też autoreżyser się chyba tutaj nie włącza, a jest autoreżyser, dobra. To wszystko jest, jeszcze sobie tylko szybciochem ogarnę ten celownik. Także jeszcze moment. Dobra, teraz będzie wszystko idealnie. No dobra, a więc rozpoczyna nam się spotkanie Virtus Pro kontra Team Kinguin. Teraz już na dobre, bo na fullu grają terroryści. I na razie bardzo nieprzyjemny granat na full lana. Ten ma tylko 52 HP. Po tym jednym nejdzie, a tymczasem atakują na Matrix zawodnicy terrorystów. Tu Michu już się obejrzał, ale świetnie Snax z tej pompy. Chociaż tutaj zostaje sam po fragu dla Mausa. Próbuje cały czas walczyć Snax. Musi jednak uważać, ale dobry poleciał smoke, żeby się odciąć, żeby móc uciec. No i zmiana broni na UMP. Terroryści we czterech na czterech. Będą próbowali chyba jednak podejść pod bombsite. A tutaj cały czas jeden zawodnik, chociaż biały, już dostał sygnał od swojego kolegi, żeby może wrócić, żeby sprawdzić środek. A tu Szpero świetnie ustawiony, schowany bardzo sprytnie. Biały tylko sprawdził na moment, co się dzieje. Nie widział tam jednak Szpera, który wciąż jest schowany. Zobaczmy, jaką dobrą pozycję zajął Szpero. Teraz jednak frag dla Mausa, biały już wraca, nasłuchuje Szpero, co się dzieje. Teraz chyba słyszał białego idącego na balkon, teraz próbuje wychylić. No i świetny headshot od Szpera, lecz idealnie się wcelował. To wszystko było timingowo przygotowane idealnie. Zatem mamy 4 na 2. Czy będzie to odbijał Pasza i Neo? To jest dobre pytanie. Na razie Pasza próbuje podejść na balkon. Tutaj nikogo jeszcze nie ma, poczeka na Neo, który zrobi plecy od Matrixa. To też jest ciekawy pomysł. Nie wiem, czy słyszał to zawodnik terrorystów. Chyba tak. Ralen sprawdził. Trafił teraz Neo i to jest już decyzja. Nie będziemy odbijać, powiedział Neo, kiedy trafił go Ralen, kiedy nie mógł zrobić pleców. W związku z tym Pasza też czeka. Na pewno antyterroryści tutaj mają kłopoty z finansami już. Biały $500 na koncie, Neo 50, Pasza biceps 300. Więc przydałoby się to broni zachować, bo jeżeli zachowają, to będą mogli grać na fullu w kolejnej rundzie. A więc popatrzmy, czy to się uda zrobić. Czy uda się zachować tę broń? Pasza 80 HP jeszcze. Dorzucony jakiś smoke. Ach, to taki sprytny smoke, żeby myśleli terroryści, że tam ktoś jednak jest. Bał się Furlan, bał się Szpero, że będzie jakiś ninja. Ale to tylko Pasza sprytnie rzucił smoke'a, żeby jeszcze na chwilę zatrzymać terrorystów. Liczyć na to, że tutaj uda się... Oj, jest broń? No, proszę bardzo. Jeszcze podniósł Pasza bicepsem czwórkę. Że uda się kogoś zabić po prostu wybuchem bomby. Ale terroryści nie słyszeli defuse'a, wiedzieli, że nikogo w smoku nie ma. No i 3 do 1. AWP u Snaxa, 4M4, terroryści z akaczami. No i zobaczmy na tę rundę, jak to zagrają zawodnicy CT. Jest Snax z AWP, on tutaj na Matrixie. Przygotowane na wejście, jeszcze rzucony flash. Czy będzie wychylał? To jest dobre pytanie. Snax lubi taką agresywną grę na Matrixie. Próbuje często wychylać jako pierwszy, wychylać, żeby otworzyć rundę, no ale z drugiej strony czasami też się to do niego kończyło fatalnie na ostatnim turnieju, czyli na tym Dreamhacku, którego komentowałem, Dreamhack w Bukareszcie. Terroryści podchodzą Matrixem, tutaj Snax wciąż celowany, przydałby się jakiś flash, oj, niecelny strzał! Już Michał się tutaj odwijał, ale tylko za 5 HP trafione przez mur Snaxa, więc to jeszcze nie jest duża zaliczka, chociaż Neo tymczasem na bombsite B ucierpiał. Muszę uważać zawodnicy CT. Tam standardowo będzie Filip Neokupski, chowa się na schodach, teraz we dwóch troszeczkę się zablokowali nawet, nie mogą się dogadać, kto właściwie ma stać na schodach. Ale to wszystko było przygotowane, rzucony smoke.
I teraz być może będą starali się zająć tę długą. Widzimy, że już zawodnik CT wychyla. Tam Neo próbuje podejść. Furlan. Oj, teraz będzie miał tarapaty. Smoke jest jeszcze, ale za chwilę będzie schodził. Neo musi się pospieszyć. Chowa się od flesza, ale Furlan doskonale wychyla i teraz będzie okazja. Tutaj walczy Pasza Biceps 15, a na koncie jeszcze stara się uciec, ale ciężko będzie mu walczyć. 6 kul magazynku, poczekał na fleszo, znakomicie teraz wychylał Jarek. 4-4 podchodzi Mauzinho, bardzo blisko, Pasza ucieka, jeszcze walczył, mocno miał rywal, ale dobrze. Furlan i Mauzinho 2-3. Teraz tylko Taz, 1-3 zostaje Wiktor sam. Próbuje walczyć, terroryści znakomicie wjechali na Wombside B, troszeczkę się nie dogadali tam Virtusi. To zajęcie długiej przez Neo było zupełnie nieudane, jakoś dziwnie się chował, bał się flesza chyba. I chyba za późno też podszedł, bo Smoke już powoli schodził i mogli pomóc Fulanowi koledzy. A Taz jeszcze próbuje walczyć, jeszcze czeka na kogoś z zespołu terrorystów, aż ktoś wyjdzie mu na plecy, aż ktoś wychyli, żeby gdzieś tą przewagę terrorystów zredukować. Nic z tego jednak nie wychodzi, Mauzinho obrywa, 50 HP na koncie, Furlan na długiej cały czas, we dwóch teraz razem terroryści, nietrafiony strzał. Mauzinho, będzie okazja do odbicia, nie, Mauzinho wykończył rywala, więc mamy rundę na 3-2, no właściwie na 2-3, a więc Virtus Pro jeszcze prowadzi, ale chyba nie na długo, bo tutaj brakuje pieniędzy. Jakoś tak niemrawo zaczynają ten mecz. Jakoś bez przekonania, tutaj Team Kinguin na pewno jest niesamowicie zdominowany. To jest taki mecz, który o niczym już tak naprawdę nie świadczy, bo swoje mecze w półfinałach wygrali zawodnicy Kinguin i Virtus Pro oczywiście, więc będą grali tutaj. Będą grali na WSG. No ale jest to na pewno mecz, na który dużo osób czekało, żeby zobaczyć właśnie, na jakim poziomie jest teraz Team Kinguin po tych zmianach w składzie, bo przecież może nie każdy wie, chociaż powinni ludzie wiedzieć, którzy śledzą scenę CSGO. Bo oczywiście jedna sprawa to kibicować Virtusom, śledzić ich kariery, tak, ich mecze, ich turnieje, ale druga to, żeby gdzieś też wesprzeć tych kolejnych zawodników, właśnie z Teamu Kinguin chociażby. No i tak jak mówiłem, Innocent i Minis opuścili zespół na rzecz Furlana i Lalena. No i właśnie Furlan rozpoczął nam fragowanie w tej rundzie. No i teraz chyba już pozamiatane. No bo słuchajcie, było oczywiście fragowanie. Snacks, ostatni żywy. Freestylo. Tak się nazywa jego P250. No to jakaś chyba nowa nazwa, tego jeszcze nie kojarzę. No ale terroryści bardzo ładnie razem weszli sobie na bombset bez Snacks. Poczeka na jakąś broń. Sprytnie schowane za gablotką. Terroryści dopiero teraz jednak przejdą sobie na bombset, podłożą bombę. Widzimy, że mimo tego, że jest przewaga 5-1, 5-1 na 1 Snacksa, ale wciąż wolą zagrać bezpiecznie, spokojnie, żeby tutaj głupio nie ginąć. A Snacks chyba słyszał jednego zawodnika. No i czy to będzie kosa? Snacks lubi takie rzeczy robić. To Mauzinho zjechał sobie spokojnie. No i Snacks. Oj, to będzie atak z góry. To było sprytne zagranie Snacksa, no proszę. No właśnie, dlatego tak się bali i tak grali spokojnie razem zawodnicy Team Kinguin. No ale jednak Snacks po swojemu z kosą w plecy zjechał na przeciwnika jak na zjeżdżalni. No i udało się fragę zdobyć, podnosi tego akacza, którego postara się zachować na pewno. Tu jeszcze przy drewienku chyba słyszał jakieś tupnięcie na bombsite, bo tam cały czas się czai Snacks. Ale nie, już żadnego fraga w tej rundzie nie zobaczymy. Mamy rundę na Teamu Kinguin, no i to jest 3-3. Na fullu jednak zagrają antyterroryści. Snack zrzucił kałacha i być może kupić sobie AWP, nie, tym razem bez snajperki. Mauzinho, smutna buźka, no smutna emotka, no oczywiście. Ale to nie on pierwszy, nie on ostatni został zanurzowany przez naszego nożownika z Krakowa, Janusza Pogorzelskiego Snacksa oczywiście. Także mamy 3-3. No i spójrzmy na kolejną rundę. Teraz runda ważna, bo antyterroryści, jeżeli tę rundę przegrają, to nie będą mieli pieniędzy na kolejną, a więc na pewno Team Kinguin chciałoby tę rundę wygrać, ale pamiętajmy, że Cobblestone to jest mapa terrorystów. Tutaj się łatwiej jednak atakuje bombsite'y niż się ich broni. No i próbują podejść pod Matrix. Tam jest ustawiony Snacks, teraz chodzi w piorun. Ciekawy jestem, czy dobry moment wybrał, żeby wrócić. Zaraz sprawdzi sobie Matrix, a tam będzie na niego czekała niespodzianka. 3 zawodników coraz bliżej. Snacks jednak czujny. Mądrze. Oj, to się źle skończy, Snacks! Tego się nie spodziewał. Zabrakło tutaj Taza, źle się ustawili zawodnicy Virtus Pro. Wykorzystują to gracze Teamu Kinguin. No i 5-3 przewaga jest naprawdę duża. Wraca Biały, ale chyba spóźniony. Nie, zdąży się ustawić jeszcze na bombsite. Poczeka Biały. Przynajmniej chwilę. Biały z serią Full Auto. Ładnie tutaj wyciąga pierwszego gracza. 3-4, no to jest okazja dla Virtus Pro, żeby coś tu jeszcze zrobić. Team Kinguin jednak zbiera się razem. Pasza też dokłada fraga. Jest tam świetnie ustawiony Szpero. I to właśnie on trafia. Neo musi być bardzo ostrożny. Zobaczmy, trafia jednak Mauzinho, Szpero ustawiony na drewnie, tylko Pasza, on jest daleko, daleko od akcji, 1-3. Już na pewno takie klacze w swojej karierze wygrywał, ale
Tutaj nie będzie mu łatwo, bo Team Kinguin jest skoncentrowany jak nigdy. Strasznie im zależy na tym, żeby wygrać to spotkanie, żeby gdzieś psychicznie zregenerować się po tych wszystkich porażkach z Virtusami. Ileż razy przecież rywalizowali między sobą w różnych ligach, przede wszystkim nawet tych europejskich, nie tyle polskich, co właśnie w Europie, na turniejach offline, na turniejach online. I tyle razy przegrywali, teraz bardzo by chcieli takie spotkanie wygrać. Nawet nie chodzi o sam prestiż, tak mi się wydaje, tylko bardziej chodzi o głowy zawodników Kinguin, żeby przestawić sobie to myślenie, żeby nie grać pod taką wielką presją w każdym tym spotkaniu. Oczywiście oni są zmotywowani jak nigdy. Virtusom tak strasznie tym zwycięstwie im może nie zależy, chociaż na pewno chcieliby też podtrzymać tę renomę w Polsce, jaka ta właściwie no, niepokonana drużyna. Tymczasem Szperu, no tutaj był czujny, wychylił na moment tylko Snacks, nie, to tam z tym razem, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, ale nie będzie się strzelał, próbuje znowu TAS na nożu, tak delikatnie, strefując prawo-lewo, bojąc się, że ktoś tam może na niego czekać, a faktycznie jest tam na środku Maus, jest tam kilku zawodników teamu Kinguin, którzy teraz grają naprawdę ładnie. Mołotow na piorun musiał TAS wycofać, nawet delikatnie się spalił, 9 HP mniej, terroryści pod środkiem, ale znowu decyzja o cofnięciu chyba zapadła, bo widzimy, że już terroryści wracają. A więc cała drużyna zgodnie, razem wrócą pod bombset B. Tam mamy Snacksa, który akurat gra tutaj ze snajperką, to może być jego runda. Więc cała drużyna gra jako on, akurat miał więcej pieniędzy, więc gra ze snajperką, zaryzykował. Snacks wychyla teraz, Snacks, jest frag! Oj, teraz muszą go trafić bardzo szybko i to trafia Furlan, ależ pięknie trafił Furli. A więc 4-1-4, Pasza biceps wciąż czai się w budce, nie będzie wychylał, dopóki nie wrócą jego koledzy, dopiero za moment będzie starał się zaatakować, wciąż czeka. Strzelał jego partnerzy, no i teraz Pasza. Przycelował. Idealnie, Pasza trafił. Teraz musi jednak być ostrożny Pasza, ale nie da rady. Świetnie, Mozinio skawerował partnera i to jest tylko Stas, ale jest jeden frag. Trafiony Szpero na długie, rzucony flash od Mausa, próbuje wychylić, ale Taz po raz kolejny, ależ runda Taza. Jeden na jednego, Ralen czy Taz, o to jest pytanie. Bez Kevlara Taz, bez granatów, bez defuza, a więc musicie spieszyć. Ralen cały czas spokojnie próbuje wychylać, no i Ralen, ależ headshot. A więc nie ma hat-tricka Taza, jest hat-trick Ralena. Doskonale wytrzymał na pozycji. Sprytnie przykucnął, przycelował, stwierdził, pójdzie na wymianę. Albo on, albo Taz. I tym razem on. 5-3 dla teamu Kinguin, ale Virtus Pro już na fullu. Oj, tutaj wyczuwam, że wygrają Polacy w tym meczu. Biorąc pod uwagę to, jak to spotkanie idzie i biorąc pod uwagę fakt, że w tym meczu grają dwie polskie drużyny. No i spójrzmy na kolejną rundę. Virtusi tych rund zaczynają potrzebować, bo wygrali na razie tylko trzy pierwsze. Później już było tylko gorzej. Ralen agresywnie na długiej wychyla się. Oj, ależ miał okazję. Neo był tam za snajperką i dlatego też Ralen nie chce wychylać po raz kolejny. W międzyczasie trafili zawodnicy Kinguin na bombsite A. Tam jednak wraca Snacks, on też za snajperką niecelnie w michu. Na pewno doskonale się zna ta dwójka, przecież grali razem w teamie. Ale to tutaj wycofa się michu na bombsite. Czy może nawet nie wycofa, wejdzie na bombsite. Na pochylni wciąż czai się Mausinio. Próbuje atakować Virtusi na tę sytuację. Ta sytuacja nie jest taka zła, bo dwóch zawodników idzie od Matrixa. Być może jeden za chwilę pójdzie od pochylni, chociaż tutaj Taz pilnuje pleców koledze, żeby Snacks nie dostał od zawodnika Kinguin tam Szpero. Czai się na plecach, frag dla Neo. Michu wciąż na bombsite. Oj, będzie miał teraz tarapaty Michu. Musi uważać schowany w smoku, ale nic z tego. Jak jest podłożona bomba, to też jest ważny. Maus teraz był przed szansą. Pasza bicep sprytnie wychyla, Maus nie trafia, no i tylko Szpero. Od Matrixa, plany jest już broniona bomba, Szpero będzie wychylał, niecelny strzał, oj, chyba nic z tego nie będzie, próbuje znów wychylać Szpero, źle jednak, nie da rady, ale bomba wybuchnie, proszę bardzo, jednak zabrakło czasu na rozbrojenie i to jest runda dla teamu Kinguin, było 4-1, a jednak Szpero, oj, pamiętam te czasy, kiedy na Daście 2 to była jedyna mapa, którą komentowałem w meczu Kinguin kontra Virtus Pro dawno już temu. Jedyna mapa, czy jedyny mecz właściwie, który wygrało Kinguin, wtedy 16-14 i Szpero wygrał 5 klaczów. Oj, cały czas pamiętam te statystyki, te niesamowite statystyki Szpera w tamtym spotkaniu, kiedy wygrali właśnie. No i teraz też Szpero. Być może najlepszy klaczer w drużynie, oczywiście teraz pomogło szczęście, dopisało szczęście w tej sytuacji, no bo przecież zginął, przecież było już 4 zawodników Virtus Pro, ale nie było defuse'a, tego zabrakło w zespole. I to pokonało całą ekipę. Tymczasem Szpero, to Furlan atakuje na długiej, Pasza musi tu uważać, ale rzucony smoke i już się czuje bezpiecznie.
Nie dogadali się Virtusi. Coś ta komunikacja w tym meczu szwankuje. No tutaj widać, kto jest bardziej zmotywowany do zwycięstwa na tej mapie, w tym meczu. A pamiętajmy, że Cobblestone to jest mapa Virtus Pro, chociaż mam wrażenie, że ostatnio Virtusi częściej tę mapę przegrywają niż wygrywają. Oni dużo lepiej grali na Mirażu, chociażby w ostatnim meczu z Dignitas, przecież 16-4 na Cobble, później 14-16 i zwyciężyli w półfinale 16-13 na mapie trzeciej, czyli Overpass, po tym fantastycznym klaczu 1-5 Neo. Teraz jednak to jest oczywiście zupełnie inne spotkanie. Biały na dropie tu mało sprytnie wychyla, tego się Biały nie spodziewał. No to jest to właśnie wychylanie prawym ramieniem, o którym wielokrotnie powtarzam podczas meczów, które komentuję właśnie, że lepiej się wychyla prawym ramieniem niż lewym. I to właśnie była przewaga Mauzinho. Wcześniej zobaczył Maus rywala niż Biały i dlatego Biały nawet nie oddał strzału, a Mauzinho owszem. Tymczasem Taz na plecy, na dropie dał sobie radę i już tylko Michu, o już nie zdążył nawet się na niego przełączyć, bo dokończył całą akcję Pasza i jest jakieś przełamanie po 6 rundach przegranych z rzędu. W końcu Virtus Pro wraca do meczu. Cześć do 4 dla Polaków z Virtus Pro. A w OPA Neo pozostali z karabinami po stronie terrorystów. Brakuje pieniędzy. Zobaczmy, że tutaj tylko tek Uralena, szpero z tekiem podobnie jak kolega, no i 3 akacze. A więc runda już taka niebezpieczna dla nich. Fulan agresywnie pod bombside B, teraz próba szybkiego wejścia. Błyskawicznie Fulan wyskakuje. Dobrze robi to Fulan, ale ta seria niecelna. Próbuje jednak obiec na budkę, sprawdzę, czy tam nie ma jakiegoś snajpera. Próbuje Fulan jednak wyjść przez tego smoka dość ryzykownie. Pasza biceps jest tutaj blisko. Fulan jednak nie da rady. Ależ to była okazja dla Fulana. Niewykorzystana jednak. No i zostały 2 teki. No to jest najgorsze, chociaż Spero znajduje tutaj akacza po swoim poległym koledze. Ta z fragiem po jednym trafieniu Rolena. I to jest po rundzie runda dla Virtusów. A więc jest 5-6. Wracają do meczu, a terroryści muszą grać eko. Bardzo ładnie ustawili się tu Virtusi, cały czas pilnowali siebie nawzajem. Bardzo ważny frag był tam na Furlanie, który już wchodził na plecy dwójce zawodników. Gdyby ktoś tego zawodnika nie zestrzelił, to sytuacja byłaby zupełnie odwrotna. W przewadze byliby zawodnicy Kinguin, no i mogło być nieciekawe dla Virtus Pro. Jest jednak 5-6, runda eko u terrorystów. No i popatrzmy, na razie spokojnie zawodnicy Kinguin. Kiedy komentowałem kiedyś na turnieju Gfinity mecz ze Snaxem, to właśnie to był chyba Cobblestone, którego komentowaliśmy razem. I zwrócił uwagę Snax na taki bardzo fajny element w grze, na który ja nigdy wcześniej nie zwracałem uwagi. A mianowicie, kiedy gra się runda meko, po stronie terrorystów szczególnie, to warto właśnie zagrać spokojnie, powoli, postrzelać sobie na różnych pozycjach. Słyszymy teraz strzały, tak nie wychylają specjalnie zawodnicy Kinguin po to, żeby zebrać granaty, tak, żeby pokazać się gdzieś na pozycji, żeby rzucić jakiegoś flesza, żeby wychylić, później cofnąć, żeby pozbyli się mołotowów, tak, smoków, granatów, bo to wszystko kosztuje pieniądze. Później łatwiej doprowadzić do rywala do rundy eko, tymczasem dobrze wejście na bombset, a wygląda, ale tylko przez chwilę. Biały doskonale z M4, no i Taz też na pozycji, a będzie już tylko Fulan na środku, próbuje walczyć, ale nic z tego. 6-6, Virtus Pro odrabia straty. A więc właśnie na tych rundach terroryści przede wszystkim starali się zabrać broń i oczywiście zdobyli fraga, tam ładnie sobie poradzili ze Snaxem na bombsite, no ale przede wszystkim chodziło im o to, żeby zagrać spokojnie, żeby zabrać granaty, flesze, smoki, kichle, przepraszam, 6-6, no i na fullu obie ekipy, 5 akaczów po stronie terrorystów, no i teraz jaki jest pomysł? Ciekawy jestem, kto prowadzi w zespole King, bo zdarzało się w HG Furlanowi prowadzić wielokrotnie. Snax tymczasem sprytny flash, ależ byli ustawieni w linii terroryści. Rale nie tak ratuje swoją kiwę, bo właściwie tylko on mógł strzelać. Pozostali nie mogli, bo przecież byli zasłonięci. Tymczasem Taz, ależ ma teraz tarapaty. Musi zaatakować wiotem doskonale. Taz przeskakuje na rywala. Tutaj już Ralen blisko, ale Taz ucieknie. Ajajajajaj, nie! Mauzinho pomógł Ralenowi skanować. No i nie zdąży wiać Taz, ależ to musiało być nieprzyjemne uczucie. Jak sobie wyobrażę, jak jesteś w takiej sytuacji, jak próbujesz czuć się rozstrzeliwany, jeszcze tagują cię, zwalnia cię to wszystko, te strzały, każdy strzał zwalnia przecież twój ruch. I tak marzysz sobie, żeby uciec, że tak na styk uciekniesz, ale nie. Na styk akurat Maus teraz złapał przeciwnika, no i w przewadze terroryści, chociaż obity Ralen, obity Furlan, delikatnie obity Maus. 6-6.
Neo tymczasem na środku próbuje podejść, chyba w złym momencie, bo terroryści wychylają jeden frag dla Neo, kolejny headshot dla Filipa, 2-2, ale zrobił robotę Neo i widzimy, że już na bombsite A2 zawodników. To naprawdę nie będzie łatwo wejść, schowany jest biały głęboko w bombsite, tego się terroryści nie będą spodziewali. Teraz bym postawił każde pieniądze na Virtusów przy tym ustawieniu, jeden frag dla Paszy, no i biały dokończył. Nie mieli tu najmniejszych szans gracze Kinguin. Absolutnie, no musieliby wyjść zawodnicy Virtus Pro i strzelać chyba w powietrze, żeby to wygrali zawodnicy Kinguin, bo tak dobrze się ustawili, wszystko postawili na jedną kartę, zrotowali z bombsite'u B, ustawili obronę pod bombsite'em A, Neo na bejcie zresztą na środku i tak zrobił swoje, bo zdobył dwa fragi, więcej niż powinien. No a później w tym ustawieniu Pasza, biceps i biały bez żadnych problemów byli w stanie dokończyć, a więc 7-6 dla Virtus Pro. Kinguin na eko, tylko pistolety. A więc gdzieś znowu ten rytm uciekł zawodnikom Kinguin. Poleciał jakiś smoke chyba na bramę, będzie wyjście na długą, to rzucone w nade od Paszy, ależ obrywa teraz Furlan i Szpero. Muszą bardzo uważać, aż Pasza widzę, że ma tutaj chrapkę na jakieś ekofragi. Podchodzą terroryści, no i Pasza za kaczem, ale szybko ze strony, tak blisko za kaczem chyba nie warto podchodzić. A Ralen na plecy, Ralen zostaje tu sam, schowa się w smoku. Jeszcze wychyli na Snaxa, ale Neo pomaga. Snax zasystał, 8-6 i ostatnia runda pierwszej połówki tej pierwszej mapy przed nami. Oczywiście Virtus Pro jest absolutnym faworytem, ale to właśnie urządzę też, myślę, ekipę Kinguin. Bo tak jak mówiłem, oni bardzo chcą wygrać, oni strasznie chcieliby wygrać, żeby psychicznie się nastawić. I szczerze mówiąc, mimo oczywiście, że przede wszystkim jestem fanem, kibicem drużyny Virtus Pro, to szczerze mówiąc, chciałbym, żeby Team Kinguin taki mecz wygrało. Bo to naprawdę tej drużynie da dużo więcej niż da, czy zabrałoby Virtusom. Bo na pewno potrzebują takiego zwycięstwa zawodnicy Kinguin. Oni jeszcze nie wygrali w jakimś ważnym meczu, byli blisko. Już ostatnio grali na G2, no to na dwumapowym pojedynku, dwa razy w dogrywkach przegrali, z tego co pamiętam. I chciałbym, żeby Team Kinguin właśnie taki mecz wygrali z tym top 2 w tym momencie zespołem na świecie, czyli Virtus Pro według rankingu HLTV. Tymczasem ta sprytnie, ależ dobrze pokrył plecy już tylko Furlan. No i właśnie wracając do rozmowy, to myślę, że to bardzo dużo by im dało, tak żeby psychicznie się nastroili, że są w stanie, że potrafią mecze best of 3 wygrywać z takimi zespołami. Na pewno wtedy byłoby łatwiej. Tu jednak na razie jeszcze ciężko. 9-6 dla Virtus Pro po tej trudniejszej stronie, a więc Team Kinguin jednak ma kłopoty. Myślałem, że już złapali odpowiedni rytm, było 6-3 przecież. Tak ładnie sobie radzili, wyciągali te fragi, oczywiście korzystali też z okazji, bo często te timingi decydowały o tym, że wchodzili Snaxowi chociażby na plecy, czy gdzieś tam łapali zawodnika na wykroku. Później już było dużo trudniej, bo też skupili się nieco bardziej zawodnicy Virtus Pro, już sobie pomagali nawzajem, przygotowywali pułapki w takich ważnych momentach meczu, a więc jest 9-6. Globala jeszcze nie odzyskałem, ale dzisiaj planuję pograć po tym meczu Virtusów w walce o Globala. Mówiłem się z Jerzym, także będziemy pewnie grać we dwóch. Nie wiem, może jakiś widzów byśmy brali, jakiś Globali. Zobaczymy, pomyślimy. Na razie skupmy się jednak na meczu Virtus Pro, bo już mamy wejście na bombset B. Michu szybko ustawia się w budce, tutaj dobrze ustawiony jest też Maus. On to będzie frag, ale szybko Snax. Oj, Michu, to może być jego runda. Zobaczmy, Michu, z jednym trafieniem. Tutaj nawet nie zdążył oddać strzału. Taz na plecy już się odwraca, ale świetne plecy od Ralena. Doskonale się ustawiają, no i to jest runda dla Kinguin. A więc ten atak szybki, atak na bombset B zupełnie nieudany. Skrócili też chyba środek zawodnicy Cetanwek, nie zwrócił uwagi. Ale błyskawicznie pojawili się od długi, tego się Virtusi nie spodziewali, byli tam zniszczeni po prostu. Bardzo dobrze ustawili się tutaj gracze Kinguin, świetnie zachowali się w tej sytuacji. Dobrze Michu, który też wyczekał do ostatniego momentu. Ważny był też frag dla Mausa, bo jednak zdobył fraga, dopiero potem zginął. A więc też zrobił swoje. Chwilę zatrzymał ten atak tym jednym fragiem, a tymczasem terroryści z rundą Forceback kupione pistolety z kawalerami. A tu zobaczmy Snax. Szykował się takim smokiem, ale chyba tego smoka nie chciał rzucić na bramę, ale nie mógł, bo ten smok też mu trochę w tym przeszkadzał, a z kolei chciał się pospieszyć, chciał szybciej zaatakować, dlatego już Snax na dropie namierzy tam rywala, Furlan ucieka, a Snax już przeskakuje do bramy błyskawicznie, tu jest już Spero, ale Snax chyba to ma, no właśnie! Jest równowaga 4-4, teraz jeden z trafia Ralen, który szybko wracał na bombsite, a pomógł koledze Michu. Sam na bombsite, a jednak terroryści już chodzą Matrixem, to może być niespodzianka, Michu sprytnie w bombsite, tutaj może być jednak kłopoty, ale świetnie, Michu, no to jest
maszynę po prostu do fragowania i Michu po raz trzeci. A więc hat-trick dla Micha, 9-8 dla Virtus Pro, już tylko jedna runda przewagi. Ale to tak powinno być, więc tak naprawdę w pierwszej pistoletówce wygrali Virtusi, teraz wygrali zawodnicy Kinguin, także sprawiedliwie jest. No i to będzie idealnie czytelne, kto jest tej drużyną lepszą. Na pewno żałują tego przydanego klacza Szpera, kiedy Szpera miał 1-4, kiedy gdzieś broili bombar chyba bez defuse'a, pogubili się w tym wszystkim, nie zdążyli. No i runa padła na konto teamu Kinguin, to trochę przeszkodziło z pewnością w uzyskaniu poprawnego, tego pozytywnego wyniku. Ale Nate, ależ Nate teraz wyrzucony idealnie. Próbuję podejść pod dropa tutaj Rallen na okienku. Próbuję szybko pomóc Furlan. Cały czas ostrzeliwanie dropy terroryści i obici. Muszą wycofać, muszą uważać. Ten Nate jednak troszeczkę chyba za późno rzucony, bo nikt tym granatem nie oberwał. Pokazali się na dropie terroryści. Teraz szybkie cofnięcie na środek. Tam będzie Michu. Zobacz, Michu z jednym już wragiem jest. Michu, po raz kolejny Michu, ależ tam wyciągał. Na pewno pomogło mu to, że byli poobijani zawodnicy terrorystów. Tu jeszcze walczył Pasza, ale bez żadnych szans. 9-9 mamy remis. No i teraz nam się rozpocznie spotkanie tak naprawdę, bo na fullu będą grały obie ekipy. Jeszcze z takich wiadomości różnych, ogłoszeń parafialnych, jak to się mówi. Jutro i pojutrze będę mu komentował Gfinity. Dzisiaj był pierwszy mecz o godzinie 12, ale to był Epsilon kontra Envias. Tego meczu akurat nie mogłem komentować, nie wiem dokładnie jaki tam jest wynik w tym momencie. Chyba 2-1 dla Envias, no proszę. To są tylko 3 mecze, tak naprawdę 2 półfinały i finał. Jutro o 12 będzie półfinał Godsend kontra Mousesports. Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz, także zapraszam wszystkich serdecznie. 12:00 jutro, pojedynek Best of 5, także będzie co oglądać. Nowa drużyna, takie nowe Fnatic tak naprawdę, no bo 4 byłych członków Fnatic w zespole. Nie, właściwie 5. Bo przecież Schneider jeszcze. I w niedzielę finał o 12, czyli być może NVS. Jeżeli dokończą mecz na trzeciej mapie. Właściwie czwartej. No ale okej, okay. Wróćmy do meczu. Antyterroryści na fullu, oczywiście terroryści również, a tutaj chyba się Szpero mocno musiał zdziwić. Co tam Neo robił? Nie jestem pewny. Nie jestem pewny, ciężko mi to wytłumaczyć, chyba nie będę tego wracał, już zamknę temat, bo nie mam zielonego pojęcia, co tam robił Filip Kubski. Mamy 5-4 przewagą antyterrorystów. Terroryści jednak już na dropie wyskakują, tutaj zajmują pozycję, biały przeskakuje, ale tutaj blisko był Rallen. Dobrze się tutaj skawerowali nawzajem, jest tu jeszcze Szpero, ma teraz tarapaty, ale świetnie Pasza, proszę bardzo, na Furlan na plecy. Taz jednak sprawdzi, ale dobrze, Maus i Snack zostaje sam, bomba wypadła, Furlan cały czas 100 HP na koncie. Snack sobity dość mocno, 37, musi uważać. Oj, tarapaty Snacksa, 10 sekund do końca, mało czasu. Jeszcze próbuje podejść, ale 5 sekund do końca, no nie da rady, nie ma żadnych szans. Maus zostaje, żeby zdobyć fraga. Furlan uciekł, żeby tutaj nie zginąć przede wszystkim, żeby i tak rundę wygrać. No i tak się to kończy właśnie, 10-9 Kinguin. Czyżby niespodzianka jednak, już myślałem, że Virtusi znowu wrócili do gry, ale jednak problemy są. Spójrzmy też w tabelę, 20 fragów Taza, później Pasza 17, po 10, Snacks, Biało i Neo. Po stronie antyterrorystów Rallen, Michu i Maus. Widzę, że na górze tabeli 15-13-15. Najmniej Szpero 6-14. No coś, ten mecz mu jeszcze nie wychodzi, chociaż już kilka razy mówił mi, że jest, że zobaczył taką zależność, że kiedy komentuje jego mecz, to zdobywa dużo fragów. Także być może jeszcze do niego fragi przyjdą, jeżeli ta zależność jest prawdziwa. Jak na razie nie wytrzymuje Szpero tempa tego meczu. Na środku terroryści będzie wejście Matrixem, tutaj będzie właśnie Szpero ze snajperką, może teraz to będzie jego runda na przełamanie. Szpero, 2 fragi, o jeszcze tarapaty ze środka, Szpero próbuje. Pomaga jednak Maus i Michu, ostatni żywy zawodnik terrorystów, już go namierzył Szpero, oj nie trafia, z USPK walczył, ale Michu i Mausinio dobrze ustawieni, szybko pomogli partnerowi, 2 fragi na przełamanie dla Szpera. Kiedy o tym wspomniałem, to widzimy od razu 2 fragi zdobyte przez niego, a więc może zacznie to wychodzić. I jest 11-9 dla teamu Kinguin. Terroryści, 5 akaczów. No w zespole, antyterroryści. AWP 4-4. No i popatrzmy na kolejną rundę. Szpero patrzy, skąd te skany idą.
dorzuci smoka, być może jeszcze będzie starał się oddawać jakiś strzał przez bramę. Nie, bo nic z tego. No tak kurka. Jak się patrzy. Co ty mierzysz, panie Szparo? Przecież tam nikogo nie ma. A jednak są. Terroryści już na bramie, na Matrixie. Próbują zajmować teren. Tylko biały na dropie, obity bardzo mocno tym nade'em. Do 46. Ale mam wrażenie, że jakoś taki troszeczkę inaczej grają zawodnicy Virtus Pro niż wcześniej w tych spotkaniach, które komentowałem na Dreamhacku chociażby. Bo zwykle to Snack zostawał sam, ewentualnie Pasha. Nigdy biały nie zostawał sam na bombsite, no ale już do niego dołączył Neo. I teraz zobaczmy, Mołotow na lewą stronę, chociaż też chyba nie do końca dobrze rzucony. Ale próbują zająć sobie tego dropa. Terroryści zajęli Matrix, ale wrócili na bombset B, a więc będzie wejście właśnie tam. Tu jednak full on agresywnie, Maus też, no i teraz odpowiedź od Taza, ale to może być za mało, bo Snacks mocno bity, biały również, będzie bardzo ciężko. Smoke na bramę od białego, próbuje podejść, tam Ralen na schodach sprytnie, ustawiony jest Ralen, to on tutaj musi absolutnie trafić i trafił idealnie. Sprytnie, przykucnięty, czeka do samego końca, widzę, że już terroryści nie mają za dużo granatów, żeby go tutaj obrzucić mołotowami czy flashami. A więc dobrze się tutaj wstrzyma, dopiero teraz leci mołotow, ale źle rzucony tutaj wciąż, ale może trzymać się swojej pozycji, wychyla się już Taz, doskonale Snacks osłonił, ale zostaje sam Snacks, 1 na 3, znowu mało czasu. Tym razem ma bombę na plecach, ale raczej szanse wyglądają mizernie, no już Furlan pędzi po fraga i nie odpuści Furlan. 12 do 9, Team Kingwin znowu wygląda dobrze, znowu wygląda jak ten... Jak ta drużyna, która ma tutaj największą ochotę na zwycięstwo. A więc 12-9, 3 rundy przewagi. Zespół Virtus Pro Post Interrealistów wygląda jak na razie bardzo słabo. 6 rund przegranych z rzędu. Oczywiście takie sytuacje też były po stronie CT, no ale jeżeli chcą tutaj wygrać na swojej mapie, bo przypominam, że to Virtusi wybrali sobie Cobblestone'a, no to muszą wziąć się do roboty. Ale faktycznie mam wrażenie, że Virtus Pro gra tutaj na pół gwizdka, że tutaj to nie jest do końca to, co widzieliśmy ostatnio. Widać, że Team Kingwin jest bardzo skoncentrowany, że tutaj absolutnie chcą wygrać. Widać, że pomagają sobie nawzajem, że reagują bardzo dynamicznie na to, co się dzieje. Szybko chcą przemieścić się, żeby pomóc koledze, żeby tylko zdobyć fraga, czy jednego, czy dwa. A teraz wejście na dropa, tutaj jest Ralen, Taz próbuje podejść, ładnie jednak Taz, jest pierwszy frag, terroryści też na długiej, tutaj jest Mauzinho, próbuje wychylić Mauzinho, ależ to mogła być runda dla Mauza, Taz 9 HP, Pasha 15, ale fragi wpadają, chociaż to jeszcze nie wszystko stracone, Szpero, no może on zrobi to, czego po nim oczekują zawodnicy Kingwin, Furlan na plecy, Szpero jeszcze defensywnie, dostał info od Furlana. Żeby jeszcze grał spokojnie, żeby nie zginął, bo teraz jest pora, żeby Furlan zdobył fraga. Był biały, pojedynek tej dwójki wygrany przez Furlana. Ten nade na pasze, ależ nieprzyjemny! No i to są trzy fragi dla zespołu terrorystów. Snack zostaje tu sam, atakuje Szpera. No i jeden na jednego, ucieknie teraz Snack, żeby zagrać chwilę na czas. Furlan na bombsite będzie brał moment na raz, ależ ryzykuje Furlan, ale to się powinno udać. Jeszcze na chwilę się wstrzymał, Furlan ależ dokończył. Rewelacyjne odbicie, 2 na 4. Ten headshot dla Furlana, później gdzieś ten frag dla Szpera, to wszystko ustawiło, no i ten nade, którego miał w ekwipunku Furlan. Ależ odbicie teamu Kingwin, no niewiarygodne. Ależ są zmotywowani, ależ chcą i to po nich widać. Widać ten głód wygrywania w tym meczu. A Virtusi już chyba dzisiaj zjedli kogoś. No rozgrzewcy już są najedzeni. A więc 13 do 9 dla teamu Kingwin. Doskonała okazja, żeby zrobić tu niespodziankę, bo myślę, że każde zwycięstwo drużyny Kingwin na mapie będzie niespodzianką, a co dopiero zwycięstwo w całym meczu. Flash na Furlana, ten nic nie widzi, ma też sporo szczęścia, że nikt nie podszedł na blisko, bo już dawno byłoby po Furlanie. Kolejne smoke dorzucone przez terrorystów. Leci znowu Flash, Furlan nic nie widzi, oj teraz tarapaty, już go goni zawodnik terrorystów, no i Furlan musi zginąć. Też już jest tam Ralen, nie, to Michu. Ale nie zdążył odpowiedzieć. Frag dla Szpera. Teraz kolejny frag dla Szpero. Ależ teraz walczy. Szpero znowu trafił. Ależ to robił Szpero. Ależ zrobił robotę dla swojego zespołu. Może wrócić Mauzinho. 2 na 2. No brakowało mi jego fragów. Być może usłyszał moje wołanie o fragowanie. No ale ginie Mauzinho zbyt indywidualnie. Chociaż widzimy, że bardzo teraz się są obici. Wraca Ralen. Tutaj niespodziankę miał biały. Idzie po smoka, ale był tu Neo. Ależ sytuacja nieprawdopodobna. Do tego się nie spodziewał chyba Ralen, że tutaj jeszcze paczka będzie leżała tak blisko niego.
zostawili tę bombę terroryści. No, musiał po nią pójść i chyba sam się zdziwił, że tak łatwo było mu tego fraga zdobyć. Co to się dzieje? Ale ten mecz zaczyna się robić coraz ciekawszy. Ta końcówka będzie emocjonująca z tego, co widzę. Na full obie ekipy, ale widać, że terroryści tych pieniędzy mają bardzo mało. Trafił jednak Snax jako pierwszy. Terroryści na długiej, tu próbują podejść. Szybki nade do Tyralena, nieprzyjemny dla białego. 55 HP na koncie, już wycofuje białe, żeby nie zginąć. Ralen z kolei agresywnie. No tutaj Ralen jakby wiedział, gdzie będzie rywal. Jakby dokładnie wiedział, gdzie jest kolano białego. A terroryści pod długą. Tutaj trzech zawodników, chociaż tylko jeden na długiej. To jest Ralen z UMP. Może być mu ciężko przypilnować tej pozycji, ale pamiętajmy, że to Team Kinguin prowadzi. Jeszcze... Oj, gdyby tego Mołotowa rzucił. Tam biały musiałby wychylać i to byłaby okazja, żeby wyrównać stawkę. Wrzucony smoke. Znowu muszą czekać zawodnicy Virtus Pro. Jeszcze nie mogą wychylać. Ralen cały czas agresywnie. Cały czas pilnuje tej pozycji. Już cała drużyna CT w komplecie na bombsite B, a więc idą w paszczę lwa zawodnicy Virtus Pro. 50 sekund do końca. Jeszcze mogliby wrócić, ale chyba nie wrócą. Gotowi do wejścia. Tu jednak Ralen. Przygotowany Mołotow. Oj, może być mu naprawdę ciężko się tutaj bronić, ale świetnie Fulan i Michu, który sięgnął po snajperkę. Biały odpowiedź. 3 na 3. Michu na bombsite. Ralen teraz szukał broni. Znalazłem 4-1S. Cały czas Fulan na dropie. 3 na 2. Teraz frag dla Snaxa. Ralen chyba poczeka na jakiegoś flesza od kolegi i wyjdzie przez tego smoka. Oj, teraz trafiony. Za długo czekał na tej pozycji. Fulan wraca. Może on ma akurat 100 HP na koncie. No prawie 100 HP na koncie. Terroryści próbują podchodzić. Pasza i Snax we 2 na 2. Rzucony Mołotow za kamień, ale troszkę za daleko. Fulan jednak wpuścił zawodnika na bombsite. Snax doskonale. No i Ralen zostaje sam. Wyczeka tego fraga. Snax niecelnie obity mocno. 29. Oj, ten granat! Ależ oczy! Jakie przerażone oczy tego pana. Chyba zobaczył tego nejda zmierzającego pod nogi. No faktycznie mógł się przerazić i patrząc na swoje HP i na tego nejda, który zbliżał się, co oznaczało jego... śmierć i to szybką, nagłą, błyskawiczną 13-11. Antyterroryści z rundą Eko. Kobe. Idealny snack. Nie trafił snajperką, ale trafił granatem. 13-11. Janusz teraz ratuje zespół, bo mogło być groźnie. No tych granatów już trochę mieliśmy w tym spotkaniu. Najpierw Furlan na długie, kiedy odbijali, teraz snack z kolei. No i popatrzmy, co dalej. Terroryści na spokojnie próbują podejść pod Matrixa. Tutaj Taz usłyszał strzał, no i już próbuje wychylać. Oj, zastraszowali się nawzajem zawodnicy terrorystów. Taz, a być może po prostu wiedział Taz, że grał rundę jako przeciwnicy i rzucił flasha koledze, żeby to on zdobył tego fraga. Także Szperot tutaj musiał zginąć. Ale podchodzi Lee kawałek i już wycofują. Teraz mądrze grają Virtusi. Chociaż Ralen prawdopodobnie słyszy, co się dzieje. Już rzucony jakiś smoke od Snaxa. Będzie jednak wejście pod bombsite B. Tutaj Furlan zostaje sam na bombsite. Ładny headshot. Próbuje wychylać, namierzył paszę. Ten już wychyla agresywnie z pistoletem. Furlan walczy z nim cały czas. Blisko już jest jednak biały, który wiedział, że musi wychylić, żeby pomóc. Ralen i Michu. Michu jeszcze na pochylni. Myślał, że będzie wejście Matrixem. Ralen próbuje wejść na plecy na Matrix, ale tu już nikogo nie ma. A więc tak sprytnie zagrali zawodnicy Virtus Pro. No widzimy, Michu cały czas czeka na zawodnika z Matrixa. Ralen próbuje robić plecy. No, chcę się tutaj dogadać dokładnie, co się mogło wydarzyć, ale tu nikogo nie ma. A więc zdziwienie chyba duże po stronie Teamu Kinguin. Gdzie są przeciwnicy? To jest dobre pytanie. Ralen, Michu w szoku. A więc będzie 12-13. Virtus Pro tutaj jednak chciałoby ten mecz wygrać. Ale to są takie momenty. Nie ma takiej wyrównanej walki tak naprawdę. Są momenty dobrej gry Virtus Pro i są momenty bardzo dobrej gry drużyny Kinguin. To spójrzmy sobie, jak to dokładnie wygląda. Najpierw trzy rundy wygrał Virtus Pro. Oczywiście pistoletówka i dwie rundy jako przeciwnika. Okej, jasne. Ale później 6 rund rzędu wygrane przez Kinguin, później 6 rund rzędu wygrane przez Virtus Pro. Później znowu 6, nie, nawet 7 rund wygranych z rzędu przez Team Kinguin. No i teraz Virtus Pro znowu wraca. Także tutaj ciekawie nam się toczą losy tego meczu. Jak już jedna drużyna wygrywa, to już wygrywa przynajmniej 6 rund z rzędu. No, przynajmniej 3. A więc... jak to wygląda? Spójrzmy. 13-12, Team Kinguin. No i kolejna runda już w toku. Terroryści w piątkę. Agresywnie pod bombsite B. Tutaj jest tylko 2 graczy i to może być kłopot przy pilnowaniu tego bombsite'u. Usłyszał to Ralen, szybki Nate Smoke, żeby obronić się tutaj na tej pozycji. Wracają koledzy. Kolejne granaty dorzucone, ale widzimy, jak sprytnie Virtusi te granaty wyciągają. Tutaj tylko podsadzeni. Zawodnicy Virtus Pro, Pasha Biceps pilnuje pleców. Snax ustawiony na skrzynkach, to widzieliśmy ostatnio w meczach Envy, gdzie bardzo często Ken S był tutaj podsadzany.
Żeby sprawdzić, co się dzieje na schodach. Tu jeszcze flash. Oj, chyba nie tak miało to wejść. Ale Smoke schodzi. No i teraz Snax pilnuje. Czeka na okazję. Furlan i Mao zabici. 31 i 55 HP na koncie, ale Virtusi za chwilę będą atakować. Dorzucony Mołotow. Wciąż Snax kontroluje. Chcą tę długą zająć, ale żeby tę długą zająć, muszą mieć pewność, że tutaj nikogo nie będzie na blisko, na schodach. Także jeszcze mają dwa Mołotowy i te Mołotowy najpewniej pójdą na schody, a przynajmniej jeden z nich. A teraz przyspieszają, a więc będzie jednak wejście tej Mauzynie na bombsite. Ładny headshot. Na dropie był zawodnik terrorystów. Musi Mauz uważać, ależ biały znakomicie. Jest Miku, ale dobrze pasza i tylko Szpero. 1-3. No tylko albo aż, zaraz się przekonamy. Z M4 tym razem bez AWP. No i to chyba Szpero rezygnuje. Nie będzie odbijał bombsite'u, bo rezygnuje z tego bombsite'a, więc zachowywana broń przez tego zawodnika. Już nic z tego nie będzie. Terroryści wygrywają tę rundę, to już pewne. 13-13, a więc niesamowicie wyrównana końcówka meczu. Jak się okazuje, chodzi o wynik oczywiście, bo tak jak mówiłem wcześniej, tutaj są momenty dobrej gry jednych i drugich. Pytanie, kto właśnie, kto lepszy będzie w tej końcówce? Czy to będą Virtusi, którzy teraz faktycznie się znowu rozpędzili? 3 rundy, właściwie już 4 wygrane z rzędu, czy jednak Kinguin po raz kolejny w tym meczu się podniesie z kolan? I znowu to oni będą rozdawać karty. Dwie snajperki po stronie terrorystów, Snax i Pasha po stronie CT. Runda Eko oczywiście, tylko Szpero z M4, na niego będą teraz liczyć zawodnicy CT, że on tutaj coś wyciągnie, że zagra jakąś rundę życia. Na pewno chcieliby teraz zawodnicy Kinguin, żeby Szpero strzelił po kilka fragów nawet. No, ale to nie będzie łatwe. Uzbrojeni zawodnicy Virtus Pro po zęby, granaty, AWP. Będzie ciężko, dwa teki nawet z pole. No i próba podejścia pod bombset B. Na razie zbierają się znowu zawodnicy Virtus Pro. Jest tam pewnie Snax. Znowu podsadzony. Sprawdza, co się dzieje na schodach. To też jednak jest dobra pozycja, bo pod takim dużym kątem na szybciej zobaczy rywala wychylającego z tej pozycji, chociaż pamiętajmy, że będzie wychylał się prawym ramieniem Maus, no ale z drugiej strony to Snax ma dobrą pozycję. Jeszcze spokojnie Virtusi teraz próbują podejść pod schody. Zobaczmy rzucony Mołotow na schody. Chociaż nie wiem, czy nie za daleko. Spójrzmy, jak ten Mołotow się dokładnie rozpylił. No tutaj właściwie ktoś chyba mógłby ustać na tej pozycji, przykucnąć, żeby schować głowę. Ale będzie wejście terrorystów. Dobrze jednak ustawiony Maus. Dwa fragi, jeden. Oj, było blisko, żeby dołożył kolejne. Jeszcze Michu, dość mocno zaobici terroryści, więc to będzie szansa. Michu próbuje podejść. Piękny frag dla Micha. Neo zdziwiony. I widzimy Snax i Biały obaj poniżej 50 HP. Michu wciąż ma 74, nie ma defuza jednak. Być może za chwilę zmieni broń. Oj, Snax, te granaty Snaxa, ależ on rzuca. Być może jak był na finałach Heliga, to faktycznie pograł trochę w koszykówkę, gdzie go zawodnicy NBA nauczyli jakichś trików, bo te granaty dzisiaj rzuca idealnie, no za 3 punkty. Kończąc całą rundę, Snax po raz kolejny w tym meczu znakomicie wyczuł, gdzie będzie rywal, jak będzie ustawiony. No i bez żadnych szans Michu, mimo że miał tych HP na koncie 70-80, no to był ewidentnie rzut za 3. Znakomicie, to chyba z dedykacją dla Gortata ten rzut. A tymczasem runda full na full, zobaczmy. 14-13 Virtus Pro, no teraz to oni są w lepszej sytuacji. Znowu czegoś brakuje zawodnikom Kinguin. Ale mam wrażenie właśnie, że to jeszcze jest wcześnie dla nich. Oni zmienili tych zawodników przecież całkiem niedawno. Mimo że już osiągają niezłe wyniki przecież na scenie europejskiej, to wciąż brakuje im tej kropki nad i w tych kluczowych momentach właśnie, te najważniejsze rundy, przegrywają po prostu, być może zbyt się podpalają, być może są zbyt agresywni, być może za bardzo chcą i za szybko zmieniają pozycję, za bardzo chcą pomóc kolegom, odpuszczają, wtedy rotują i wtedy są łapani na tej rotacji zawodnicy teamu Kinguin. Nie oglądałem tego meczu z G2, aż żałuję, bo podobno był to świetny mecz, także jeżeli ktoś oglądał i spotkanie G2, ja wtedy byłem w Nowym Jorku, to na pewno było co oglądać. Trafił Szpero, odpowiedź od Snax, chociaż na drugim zupełnie bombsite. Trzech zawodników na bombsite B wycofuje już Taz z bombsite'u A i chyba dołączy do kolegów. A zatem będzie wejście na Mauza. Wcześniej trafił z tej CZ-ki idealnie. Jednego, a tutaj jeszcze Snaxowi, ale Neo bardzo ładnie wychyla. Tym razem Mauz nie dał rady.
No i będą kłopoty. Pulan w smoku próbuje się schować. Trafia Szpero, który już wróci na bombset. Szpero po raz kolejny, ależ teraz strzela Szpero! Jeszcze była okazja, obrywa Szpero, pomógł jednak Pulan, no i tylko ta z przeżyciu. Będzie sytuacja dla niego 1 na 3. Próbuje wychylać z dropa, tam jeszcze go chyba nie słyszeli. Michu jednak namierzony, ależ pięknie sieknął w głowę. No i teraz powalczy, 20 sekund. Na chwilę wycofywał. Tutaj Fulan stara się kontrolować, wychyli się Taz, ale Fulan idealnie wychylił, żeby pomóc. Tu miałby kłopoty Szpero, bo no nie był do końca wcelowany, spodziewał się rywala z bramy, ten już podchodził od dropa, to nie by był łatwy strzał, a więc Fulan w idealnym momencie wychylił, żeby skabrować partnera, chociaż widzieliśmy, że Fulan też starał się kontrolować bramę. Tutaj dwóch zawodników w pewnym momencie było wcelowanych w bramę, bo i Fulan w tej pozycji, i tutaj na blisko Szpero. A więc gdzieś na chwilę się zgubili zawodnicy CT, ale na szczęście Fulan zdążył na czas wyjrzeć z tej długiej ze schodów. Tymczasem terroryści agresywnie, szybko na łączniku. Tu już wychyla się Neo na bramie, ale sprytnie Filip, ależ pięknie wylatuje na plecy. To widziałem w drużynie Envias, schowany dalej w smoku, ale Taz jakby wyczuł dokładnie, gdzie będzie rywal. No i to może być duży problem. Jeszcze Fulan zdropa, on daje sygnał do odbicia, daje sygnał, że jeszcze można powalczyć. Chciał poskonować przeciwnika, poczeka na partnera, teraz musi uważać, żeby nie zginąć, bo musi tutaj zachować tę równowagę w zespole, ależ sprytnie Fulan wychyla, jeszcze dokłada fraga. Cały czas w budce jednak zawodnik Virtus Pro, Taz, dwa fragi, musi uciekać, pasza biceps, 1 na 1 w takiej rundzie. No niewiarygodne, Fulan 3 fragi, jednak pasza ze smoka, ależ co ten pasza wymyślił w tej rundzie? Fulan tylko na to czekał, jeszcze nawet nie było go na bombsite, ależ runda dla teamu Kinguin. No i teraz będzie okazja, żeby wygrać mapę 14-15. Virtus Pro na resztkach musi grać. Co ten pasza, wychodząc ze smoka pod celownik rywalowi, nie wiem jak on chciał to wygrać, naprawdę nie wiem. Być może gdzieś usłyszał tupnięcie, być może wydawało mu się, że Fulan już obiega go, dlatego chciał z kolei Fulanowi wejść na plecy, ale nic z tego, znakomicie Furli, znakomicie wyczekał do samego końca, 4 fragi Furlana, a przecież była przewaga dla Virtusów, już wszystko było właściwie jasne, kiedy wjechał Neo od pleców, kiedy trafił przez smoka, chyba biały, myślałem, że już jest po mapie, a tu nic z tego. 27 fragów Taza, 20 Neo, który zamyka tabelę po stronie Kinguin, Furlan najlepszy, 24, absolutnie po tej rundzie chyba można uznać go najlepszym graczem w zespole teamu Kinguin w tym meczu właśnie. Wyszedł teraz na prowadzenie po tych 4 fragach, tymczasem atakowany Szpero, tutaj zasmokowany, zafaszowany, nic nie widział, Szpero jednak trafił, ależ ładnie, Szpero ma jednak terapatę, znowu trafia Szpero! Odpowiedź od paszy jest 3 na 3, no i nikogo na bombsite, a więcej nie ma, wraca Ralen, szybko próbuje wychylać się z budki, tam biały na pochylni, widział go Ralen, chyba wie dokładnie, gdzie będzie rywal. No muszą na białego mocno uważać, próbują jednak odbijać, Snack zabity, to jest okazja, 3 na 3, pod balkonem czai się zawodnik terrorystów, to Pasza Biceps, który teraz chce naprawić swój błąd, Pasza wychyla w końcu, Mauzinho bardzo blisko niego. Cały czas spokojnie zawodnicy CT liczą, że w końcu ktoś wychyli, że w końcu zdobędą gdzieś fraga, Fulan pomaga koledze, frag za frag i teraz zostaje sam Ralen, wie dokładnie gdzie jest, tak zdobędzie fraga, ale biały zostaje na pochylni, ciężka sytuacja dla Ralena, miał smoke, ale biały doskonale, jeszcze rzucony granat, ale biały dał sobie tutaj radę, no i mamy 15-15, będzie dogrywka w tym meczu, ale już spotkanie nam się zrobiło. A więc nie dadzą rady sobie tutaj na razie jeszcze zawodnicy Team Kinguin. Nie dali rady w tej ostatniej rundzie, mieli okazję, żeby wyjść na prowadzenie 1-0 w tych mapach, w tym pojedynku, bo oczywiście jest to pojedynek best of 3. Ależ było blisko, Szpero, dwa bardzo ładne fragi. No widzimy, że Szpero już gdzieś tam wraca do tabeli, że zaczyna trafiać, że zaczyna pomagać kolegom i to jest bardzo ważne. Jednak oczywiście po stronie CT łatwiej zdobywać fragi niż po stronie terrorystów, to było widać ewidentnie w pierwszej połówce chyba 6 fragów. W drugiej 13, więc to jest różnica. A biały potem najdzie faktycznie. Tak go wysadziło, że z serwera wyszedł, więc na chwilkę opuścił nas, ale już za chwilkę wróci, więc już jest właściwie biały, więc wszystko jest pod kontrolą. Możemy do meczu wracać. Jeszcze czekamy na potwierdzenie gotowości wszystkich zawodników. Być może jeszcze chcę sobie chwilę porozmawiać o tym, co się dzieje. Jeszcze chwila.
Jeszcze momencik. Oj, czekamy na tą dogrywkę. Na pewno już ja wszyscy nie mogą doczekać. Ja może trochę ściszę tego CS-a, bo mam wrażenie, że jest trochę za głośno. W międzyczasie zapomniałem ściszyć po przedwczorajszym graniu. O, tak połowę tego, co jest. Momentami, jak strzela full auto, biały, czy ktoś z zawodników oczywiście, to mam wrażenie, że własnych myśli nie słyszę momentami. Także dobrze byłoby trochę wszystko ściszyć. I jest już biały gotowy. Także być może to u białego był jakiś kłopot, ale potwierdza gotowość i możemy do meczu wrócić. 24 fragi Furlana. Tę bardzo ważną rundę wygrał na 15-14. Było bardzo ciężko. Miały przewagę Pasza i jego zespół przecież. No, a Furlan jednak zrobił robotę. Możemy do meczu wracać jednak 15-15. No i zobaczmy na kolejną rundę, jak to wszystko się potoczy. MR3, dogrywka. No mam nadzieję, że to nie będzie rekordowego meczu po raz kolejny. Już ostatnio na Dreamhacku Zoe Open Bucharest mieliśmy dogrywek 6-34-31, przypominam, w meczu Envias kontra Heroic. Właściwie Heroic kontra Envias, bo to Heroic wygrało. Duńska formacja. Tutaj jednak na razie pierwsza dogrywka. Zobaczmy, czy ostatnia. Po stronie terrorystów Virtus Pro, po stronie CT Team Kingwin jak na razie. A tu Pasza bicep ze snajperką, zdobyła fraga, trafiony Mauzinho. A więc sprytnie wychylili się ponad smokiem, wykorzystali AWP Paszy, który daje przewagę, chociaż tutaj sporo obrywali zawodnicy Virtus Pro. Niezły rate na Ralena, ten 28 stracił. Ale terroryści pod bombset A, tam jest jeden zawodnik, tam będzie Szpero ze snajperką. Też na pewno dobra wiadomość, jednakże no jest ta dogrywka, że są pieniądze w zespole. No i może ze snajperką grać Szpero. No jednak teraz Szpero dwóch pozycji, to może być dla niego kłopot, gdyby tylko Virtusi odnaleźli dobry moment, żeby wychylić z Matrixa. To będzie po rundzie, a tymczasem Pasza po raz kolejny. No i czy to jest moment, żeby cofnąć? A więc znowu wychylał Ralen. Znowu agresywnie, zbyt agresywnie wychylili zawodnicy Team Kingwin. To wykorzystali Virtusi. Teraz próbuje podejść Michu przez tego smoka, ależ sprytnie Michu, bardzo ryzykownie, ale chyba opłacalny. Nie, biały był tu czujny. A więc znakomicie biały skawerował partnera. Furlan jeszcze na plecy od dropa. Tego się chyba Neo nie spodziewa. Oj, strzelił Furlan. Nie dał rady. No i chyba pora zachować broń, chociaż terroryści wciąż pod bombsite, a próbują podejść. Szpero to już się chyba ustawi, żeby zachować broń, ale tu będzie okazja. Fo, jeszcze Szpero może zrobić robotę. Terroryści zajęli bombsite B, ale wciąż próbują podejść. Ależ to było blisko, ale Furlan musi teraz pospieszyć się na bombsite A, żeby tutaj zdobyć tego jednego fraga. Trafił jednak Furlan, podnosi snajperkę, chyba żeby ją zachować. Nasłuchuje, co się dzieje. Przygotowany z flashem, zobaczył białego, niecelny jednak strzał. Chociaż Furlan chyba po prostu zostawi go z tyłu. No i pójdzie, oj, Furlan coś chyba spanikowany, no i biały to wykorzystuje. Furlan nie wytrzymał presji, najpierw Neo wychylał na dropie, trafił go. Strzelił Furlan, nie trafił oczywiście, zdradził swoją pozycję. Później niecelny strzał białego. Pomylił białego z ciałem, no takie rzeczy się zdarzają, ale widać, że ta presja udziela się zawodnikom Teamu Kingwin. Virtusi prowadzą 1-0. Oczywiście są bronie w obu zespołach, chociaż widzimy, że po stronie CT tych finansów już zaczyna brakować. A tu Furlan z Mołotowem, sprytny Mołotow. Zobaczmy, jak daleko ten Mołotow... Oj, pogubiłem się troszkę. Jak daleko ten Mołotow wybucha. Aż tutaj pali ten Mołotow, także ładnie odbite od tego sufitu. A Pasza po raz kolejny na długi, zobaczmy, jak ten Pasza teraz strzela. Może te fragi tak łatwo wyciąga, no zobaczmy. 4-4 jednak Furlan, tym razem się nie pomylił, tym razem wytrzymał. A więc 4-4, Michu powolutku na środku próbuje wychylać, a tutaj tylko na to czekał Snax. Sprytnie postawili Snaxa, no i teraz próbuje atakować środek, Ralen wraca, ale nie wiem, czy już nie jest za późno. Terroryści na pochylni, za chwilę Snax zobaczy przeciwnika. Oj, Ralen namierzony. I teraz pytanie, jak długo jeszcze Ralen pożyje. Rzucony nade za niego, ale Taz już szybko, agresywnie wychyla. Mauzinho na balkonie zobaczył Taz, ale ten po raz kolejny trafia w głowę. Znakomicie Taz i tylko Furlan, który chyba nawet nie myśli o tym, żeby odbijać bombsite'a. Tutaj brakuje pieniędzy z połowy CT, widzimy tutaj tylko 200, 500, 250. Troszeczkę więcej u Micha i Furlana, ale tych pieniędzy zabraknie na ostatnią rundę. Będzie trzeba grać z resztkami, z jakimiś pistoletami właściwie tylko i wyłącznie. Może jakiś shotgun czy PM. A tutaj ma jeszcze Furlan snajperkę pod sobą, więc może za chwilę ją podnieść. Dał się tu zabić snajper zespołu Kingwin w pojedynku z Jarkiem Paszą. Więc tak to wygląda. Czy komentowałem Dreamhacka Winter 2015? Chyba tak, chociaż teraz sobie nie przypomnę dokładnie. Ale tak, komentowałem. Wtedy byliśmy z Izim chyba i komentowaliśmy razem tego Dreamhacka Winter. Tak mi się kojarzy. I tyle tam Virtusów nie było na Dreamhacku Winter.
I w finale grało wtedy chyba Luminosity z Fnatic. Tak mi się wydaje. I Fnatic wygrało. To był chyba turniej, gdzie w pierwszym meczu Luminosity przegrało 0-16 z Fnatic na Daście 2, a później już wygrało wszystkie swoje mecze do finału aż. No i antyterroryści. Na resztkach. Furlan. Tutaj zachował sobie broń, zachował snajperkę, rzucił ją szperowi i sam kupił sobie M4. Pozostali z pistoletami tylko i wyłącznie. No i ciekaw jestem, czy uda im się chociaż tę jedną rundę ugrać. Szpero na Matrixie agresywnie. Może to jest rozwiązanie, pytanie, czy poleci flash na Matrixie? Poleciał! No i Szpero może mieć tarapaty, oj, ucieka i to szybko. Zdąży go dorwać Taz, jednak wychola Taz, ale świetnie Szpero. Mocno bity, 19 HP na koncie. Ale to nie jest 0. Lepiej mieć 19 niż 0. Trafia jednak biały, trafia dwukrotnie. 3-3. Biały na łączniku, ale wiedzą oni na pewno, zawodnicy CT na pewno dostali info. Teraz troszeczkę ryzykownie ustawieni zawodnicy antyterrorystów. Michu sprytnie, ale biały po raz kolejny. Ależ hat-trick białego, no i wchodzi na plecy. Szpero tarapaty. Oj, w takim momencie wyłączył Zuma. Trafiony jednak biały, 2-1. Mauzinho jeszcze walczy. Ostatnia szansa, żeby powalczyć w tej dogrywce w pierwszej połówce. Nic z tego jednak, Snacks. Dokończył akcję 18-15, Virtus Pro i teraz 3 rundy mapowe dla nich. Wcześniej jedną obronili, teraz jednak oni mają przewagę. Teraz to oni są w doskonałej sytuacji, żeby zakończyć tę mapę zwycięstwem. Już potwierdza gotowość biały, potwierdza Szpero i możemy do meczu wracać. 24 fragi Snaxa, teraz wyprzedził Tazę i oni biały zresztą, mimo że Taz najwięcej fragów w tabeli ma, bo 29. Po stronie CT Furlan 28, ale to wciąż jednak mało. Cała drużyna jednak teraz idzie dość równo. I jedna i druga. Widzimy, że w tych fragach, nawet mam wrażenie, że tych fragów więcej mają zawodnicy Kingwin? Nie, Virtusi. Mają tych fragów więcej, te się zamieniły przecież już strony. Więc tych fragów troszkę więcej faktycznie mają, ale cała drużyna Kingwin idzie właściwie równo. Podobnie jest w zespole Virtus Pro. Między 29 a 22. Właściwie różnica między pierwszym a ostatnim zawodnikiem jest dwa fragi tylko. Także cała ta drużyna idzie razem. No i teraz okazja. Terroryści powolutku, nie spieszą się. Snacks próbował wyskoczyć na środku, sprawdzić, czy ktoś nie wychodzi z bramy, ale na razie nic z tego. Wcelowany Matrix, podsadzony jest tam Taza, więc będzie pilnował, żeby nie wyszli z pioruna zawodnicy terrorystów. Frank jednak dla Renana na dropie, a więc wychylał się biały. Nie wiem, jak Renan trafił go przez tego smoka, no to jest niesamowite. No ja popatrzę, czy na pewno biały nie żyje, jak to możliwe? Przez smoka? Biały? Naprawdę? Ale pasza, jest odpowiedź. Tam Furlan zagrał zbyt agresywnie w tej rundzie. To zbyt jest małka, żeby w razie czego móc się schować. Boi się, że już mogli terroryści wyjść. Ale ci wciąż defensywnie na bombsite. A, dobra pozycja jednak Taza i będzie terrorystom bardzo ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Trafia Neo, no to jest okazja, żeby wygrać całą mapę. Jak nie teraz, to kiedy? 4-3, 18-15. Terroryści jednak wrócą z bombsite'u A, więc za chwilę Snacks też chyba powinien dołączyć do kolegów na bombsite'cie B. Skoro taką pozycję ma Taz, nikt tutaj nie podchodzi środkiem, nie słyszy nikogo Taz, chociaż teraz próbuje podejść Szpero z WP-u. Jeszcze zoomuje, no ale nic z tego, 35 sekund po fragu dla Neo i tylko Mouse i Szpero. No teraz liczą na cud zawodnicy Kingwin. Bez tego chyba nic z tego. No i proszę bardzo, Neo po raz kolejny, to już trzeci frag dla Filipa w tej rundzie. No i Szpero zostaje sam, 1-4. Pójdzie od pochylni. Chyba słyszy to wszystko Snacks. Da znać kolegom. Ale zostało mu 19 sekund. Bomba leży daleko. No nie ma szans. To już jest przegrana. Wie o tym Szpero. No właśnie. I Pasza Biceps na koniec. Wiedział dokładnie, gdzie będzie rywal. Musiał trafić. 19-15. Virtus Pro triumfuje na pierwszej mapie, więc no jest to ten koszmar chyba dla drużyny Kingwin. Właśnie przegrywać z tymi topowymi drużynami w dogrywce. To się zdarza po raz kolejny. Oczywiście mecz jeszcze nie przegrany, ale pierwsza mapa już jest w plecy. No i teraz będą musieli się bronić na mapie swojej, czyli Demiraż, ale na mapie Demiraż Virtusi zawsze grali dobrze, a szczególnie ostatnio. Także teraz jeszcze twardszy orzech do zgryzienia dla teamu Kingwin. Zobaczymy, czy wytrzymają ten po meczu. Chwila przerwy.